Przed nami 16. edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. W tym roku inauguracja odbędzie się 20 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a dzień później w katowickiej katedrze odbędzie się świętowanie jubileuszy małżeńskich. Do wydarzenia co roku włącza się wiele miast i instytucji, m.in. telewizja TVS, które przygotowują przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne czy panele dyskusyjne. Z jednej strony chcemy zarażać się optymizmem od tych rodzin, którym się udało. Ale zauważamy rodziny, te rodziny z problemami, którym chcemy wychodzić naprzeciw z pomocą. Cieszymy się z każdego sukcesu, cieszymy się z każdej radości, która w naszych rodzinach wyrasta. Ale myślę, że to, co jest naszą prawdziwą troską, to właśnie pomoc potrzebującym. Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny będzie przebiegało pod hasłem Rodzina jako forum dialogu. Ona jest jakąś kontynuacją ubiegłorocznego, bo w ubiegłym roku to był początek wojny na Ukrainie i dlatego mówiliśmy o rodzinie jako źródle pokoju, jako miejsce rodzenia się pokoju, uczenia się pokoju, a w tym roku mówimy o tym, że rodzina powinna być forum, miejscem dialogu, bo właśnie z powodu braku dialogu, deficytu dialogu, to bardzo często wybuchają konflikty. Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu.